Siemanko, witajcie na kanale Podróże Dzikowozem. Mamy 18 listopada, ja jestem już w Terespolu. Za mną znajduje się dworzec kolejowy. Jutro będę próbował dostać się do Brześcia autobusem, który jeździ właśnie stąd, a dokładnie to spod kościoła Zielonoświątkowców. I mam nadzieję, że się to uda, bo nie jest to takie oczywiste. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zdecydowałem się jechać na Białoruś właśnie teraz. Wyjazd do tego kraju planowałem już od dawna, ponieważ jest to ostatnie państwo, z którym graniczy Polska, w którym jeszcze nie byłem, i jedno z ostatnich w Europie, w którym nie byłem, a mam zamiar odwiedzić wszystkie. Ten wyjazd przez lata przekładałem, ponieważ potrzebna była do tego wiza, a ja miałem wyższe, że tak powiem, podróżnicze priorytety, a więc realizowałem inne kraje w pierwszej kolejności. Jednak tak się składa, że wizy zostały już w lipcu zniesione, w lipcu tego roku, no ale oczywiście nie jest to główny powód, dla którego właśnie teraz zdecydowałem się tam jechać. Jak wiemy, sytuacja między naszymi krajami jest na tyle napięta, że zostało ostatnie czynne przejście graniczne i jest to właśnie przejście w Terespolu. A wszystko wskazuje na to, że może być tylko gorzej, a więc jak jechać, to chyba jest to ostatni dzwonek. Mam nadzieję oczywiście, że stosunki z naszymi państwami będą się polepszać, ale nic na razie na to nie wskazuje. Trzeci powód, dla którego właśnie teraz jadę na Białoruś, jest fakt, że na chwilę obecną nie mam w swoim paszporcie wizy ukraińskiej, ponieważ całkiem niedawno wymieniałem paszport, a mam taki zwyczaj, że dbam o to, aby mój paszport zawsze był w miarę świeży i długo przez to ważny. A z pieczątką ukraińską, szczególnie gdyby to była pieczątka z okresu, kiedy trwa już na Ukrainie wojna z Rosją, nie wpuszczono by mnie do tego państwa. Także te trzy powody sprawiły, że powiedziałem sobie teraz albo nigdy. Wybaczcie bijące dzwony, ale biją już chyba z 15 minut i nie miały zamiaru przestać, a na szczęście przestały latać śmigłowce, które patrolują granicę. Także widzimy, tutaj mamy dworzec kolejowy. Z tego dworca nie pojedziemy już na stronę białoruską. Pociągi nie jeżdżą. Można przedostać się tylko przejściem samochodowym, bo jak wspominałem, ani pieszo, ani rowerem nie dostaniemy się na teren Białorusi. Spójrzmy może jeszcze, jak wygląda ten dworzec, bo i tak mam wolny wieczór, jadę dopiero jutro. Wolałem przyjechać dzisiaj po południu, żeby zdobyć potrzebne informacje, ponieważ wszystko zmienia się na bieżąco. W internecie możemy przeczytać różne rzeczy. Przyjeżdżamy tutaj, za chwilę okazuje się, że to już nie jest aktualne. Jak na przykład przed chwilą dowiedziałem się i sprawdzę, czy to jest, czy faktycznie tak jest. Nie ma sensu wykupywać ubezpieczenia zdrowotnego, które jest wymagane przez stronę białoruską, ponieważ te kupione w Polsce prawdopodobnie, tak mi przynajmniej powiedziano, nie są honorowane przez stronę białoruską i prawdopodobnie takowe ubezpieczenie będzie trzeba wykupić na granicy. Z tego co słyszałem, trzeba mieć zarezerwowany nocleg. Aczkolwiek niektórzy ponoć, jak się tutaj już dowiedziałem, jeżdżą i nie mają takowego, ale być może są to ludzie, którzy są znani na granicy z przekraczania, powiedzmy na jeden dzień
tego przejścia, ponieważ są tutaj mieszkańcami i jest to związane albo z ich pracą, albo nie wiem z czym. Tak czy siak już się dowiedziałem, że jako że przekraczam tą granicę po raz pierwszy, to będę dość mocno maglowany i na to już się mentalnie przygotowuję. Oczywiście od jakiegoś czasu śledzę różne kanały na YouTubie, różne informacje i próbuję zdobyć jak najwięcej wiedzy na temat tego, co będzie mnie czekało, jak się przygotować. Podobno nie można kupić nigdzie rubli, ale mi się w końcu udało, ale zjechałem, zaglądałem po drodze jadąc tu ze Szczecina do wielu kantorów, w którym jednak udało się te ruble kupić. Mam też oczywiście dolary, euro i złotówki, bo wolę być przygotowany, nie wiem co będzie można wymienić, czego nie będzie można, jakie będą korzystniejsze kursy. Wiem, przynajmniej to i to znowu mówię wiem, a może okaże się co innego. Na moją wiedzę mogą być problemy z płatnością kartą i to jest właśnie ten powód, dlaczego tak się przygotowałem z gotówką. A tutaj mamy właśnie miejsce, z którego odjeżdżają autobusy. Taki charakterystyczny punkt, ponieważ znajduje się tutaj kościół zielonoświątkowy i tutaj mamy akurat ten autobus, wygląda to, że jedzie gdzie indziej, ale mamy tutaj rozkład, możecie od razu sobie zobaczyć, jeżeli byście się wybierali wrzucę wam może zdjęcia. I jak mówię o zdjęciach, to od razu przypomniało mi się jedno. Telefon na granicy będzie trzepany, będą sprawdzane zdjęcia, będą sprawdzane treści. Tutaj inwigilacja jest dość spora, ale o tym opowiem wam już, kiedy tego doświadczę. Także trzymajcie kciuki. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, ponieważ kiedy ten materiał się ukaże, to ja już będę posiadał te wszystkie informacje odnośnie przekraczenia granicy z Białorusią. I widzimy się już jutro. Z powodu napiętych stosunków między naszymi państwami Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Republiki Białorusi. Na terenie Białorusi dochodzi do częstych aresztowań polskich obywateli za posiadanie nawet śladowych ilości narkotyków, a także marihuany, w tym również medycznej, możesz trafić na wiele lat do więzienia. Jednak, aby tam się znaleźć, wystarczą inne, bardziej banalne powody. Jeżeli jednak postanowisz udać się do tego kraju, pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność. A teraz zapnij dobrze pasy, bo lecimy na Białoruś. Zdrastwujcie, rybiata! Udało się! Jestem na Białorusi. I to zobaczcie gdzie. Zaczynamy od twierdzy Brześć. Magnesy już kupione, mamy tutaj sklepiki z pamiątkami, ale od początku, jak ja się tutaj znalazłem. Rano 7.15 miał jechać autobus z Terespola spod dworca, nie przyjechał, ale to nawet lepiej, bo zabrałem się na stopa. Dwie starsze panie z Białorusi zabrały mnie i przywiozły właśnie tutaj w to miejsce, także nie musiałem jeszcze z autobusu przesiadać się ani iść pieszo, tylko bezpośrednio pod samą twierdzę. Także naprawdę pierwsze moje wrażenie jest super. Granica przekroczona w 1,5 godziny, nie było korków, nie było żadnych problemów,
było naprawdę... Byłem przygotowany na najgorsze, a nic złego się nie stało i super ludzie, których spotkałem na samym początku, że w ogóle zabrali mnie bez żadnego problemu. Także zwiedzamy Białoruś, w końcu państwo, w którym jestem pierwszy raz, bo ostatnio jeżdżę po krajach ciągle, w których jestem któryś raz. I Białoruś jest już na mojej liście, z czego jestem bardzo zadowolony. A teraz przechodzimy do zwiedzania twierdzy Brześć.
Wiemy! Basta! Tak! Marsz! I w tym miejscu pod zadaszeniem mamy taką ekspozycję zrobioną z tego, co tutaj wykopano. Wejście jest dodatkowo płatne, ale tu już Wam napiszę, co tam dokładnie się znajduje, ponieważ zapomniałem. Jakiś czas temu oglądałem to miejsce na filmiku. Tam była chyba jakaś osada. Wybaczcie, nie mam internetu, ale Wam napiszę. Wejście jest płatne. Osobno nie wchodziłem, żeby to oglądać, bo za dużo tam do zobaczenia nie ma. Wejście płatne jest 24 ruble, o ile dobrze przeczytałem, za bilet normalny. Po prostu podkreślam fakt, że to tutaj jest, ponieważ jest to miejsce o dość dużym znaczeniu historycznym, ponieważ wydobyli to z podziemi archeolodzy. Jeżeli chodzi o samą twierdzę w Brześciu, to wejście jest bezpłatne. Naprawdę miejsce to robi wrażenie i jest taki klimat, jak ja to lubię nazywać, taka komunistyczna egzotyka. Co wiecie, że ja lubię, jeżeli śledzicie moje odcinki. Wspominałem to w odcinku o Mołdawii, no ale ogólnie lubię jeździć w takie miejsca jak na przykład Naddniestrze, w którym byłem dwa razy, ale nie ma tego akurat na kanale, ponieważ było to zanim wpadłem na pomysł, żeby pokazywać Wam miejsca, które odwiedzam, a więc większość państw, w
których byłem, została przeze mnie odwiedzona, kiedy jeszcze nie prowadziłem tego kanału. Ale jeżeli chcecie zobaczyć te, które odwiedzę w przyszłości, to pamiętajcie o tym, aby zostawić subskrypcję, bo dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Oczywiście zachęcam Was też do tego, aby obejrzeć filmiki, które są niżej, bo rzadko wracacie, szczególnie nowe osoby rzadko wracają, a tam jest naprawdę sporo ciekawych miejsc. I oczywiście pamiętajcie o łapce w górę, ponieważ dzięki łapkom w górę, dzięki zostawianiu komentarzy, ten film będzie wyżej pozycjonowany przez YouTube'a i będzie trafiał do większej ilości osób, a na tym mi zależy, bo dzięki temu będę miał motywację, aby tworzyć dla Was kolejne treści. Teraz ruszamy dalej, bo to dopiero początek zwiedzania Brześcia. No i to, co widzieliście na filmie, to nie jest cała twierdza, ponieważ my się tutaj po tej głównej części poruszaliśmy. Tutaj jest to wejście z gazdą, które tu widzicie, ale tu jest całość otoczona rzeką i widzimy, zwiedzania trochę jest, ale ruszamy już na miasto, do centrum. Na pewno chcę zobaczyć ulicę Sowieckaja. Tam są te słynne latarnie, które wieczorem zapalane są przez latarnika. No i oczywiście muszę znaleźć sobie jakiś hotel, ponieważ przez Booking nic nie udało się wyszukać. Także po prostu przyjechałem, będę szukał czegoś. W ogóle te dwie starsze panie były tak miłe, że ta, co kierowane, dała mi swój numer telefonu i powiedziała, jak będziesz miał jakiś problem, nie będziesz mógł znaleźć noclegu, będziesz miał jakieś pomocy, to dzwoń. Ja byłam w Polsce, też mi ludzie pomagali. To jest kolejny taki sympatyczny akcent. Naprawdę jest spoko. Ruszajmy. Zaraz obok twierdzy Brześć mijam takie stare lokomotywy z wagonami. Nie wiem, czy tam jest jakieś muzeum. Ale bardzo fajnie to wygląda. Podszedłbym bliżej, ale tak za płota kiepsko będzie to wyglądać. Idziemy na miasto, do centrum. Zobaczcie, jakie mamy tutaj blokowisko. A
pani Pawi powiedziała, sowiecka ja, priama daleko. No to poszli. Zobaczymy, co po drodze będzie ciekawego. Ale tak jak mówiono w internetach, czyste ulice, widać, że jest porządek. Mamy latarnika, to dobry znak, bo będziemy chcieli znaleźć dzisiaj latarnika. Właśnie na Sowieckiej znajdują się te latarnie, zapalane jeszcze w taki tradycyjny sposób przez latarnika. I między innymi właśnie to będę chciał dzisiaj zobaczyć. A tymczasem mijamy bloki, samochody. Spodziewałem się więcej starych aut. Tak jak to widać w innych państwach byłego Związku Radzieckiego, ale auto bym powiedział normalne. Ulice czyste, zadbane. Zobaczcie na te latarnie. Tutaj węże. Tam latarnik. Naprawdę widzę, że to wszystko jest zadbane. Tutaj zaraz będziemy widzieć posąg, płaskorzeźbę. Wiem, że tutaj jest ulica też Adama Mickiewicza. Może uda się znaleźć. Trafiłem na wycieczkę akurat. Niestety nie znam na tyle rosyjskiego, żeby dokładnie zrozumieć, o czym pan mówi, ale na tyle rozumiem, że przedstawia naprawdę ciekawą historię i związki, na przykład bitwy pod Grunwaldem z właśnie Brześciem, przedstawia tutaj władców i ważne postacie dla Brześcia. I zobaczcie, że mamy z tamtej strony królów, władców z czasów średniowiecza, a idąc naokoło docieramy aż do czasu II wojny światowej. Także będę musiał zdobyć więcej informacji na temat tego posągu, monumentu i wam opowiedzieć dokładnie, co on przedstawia. I wszystko wskazuje na to, że dotarłem do miejsca, którego szukałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czyżby to właśnie była sowiecka? O, dokładnie, zgadza się. Dobrze, że na studiach wziąłem rok rosyjskiego, za dużo się nie nauczyłem, ale jakieś podstawy, żeby się jakoś tam w najprostszych kwestiach dogadać. No i dzięki temu nauczyłem się
w miarę czytać cyrylicę, co często przydaje się, kiedy jeżdżę do państw, w których właśnie jest cyrylica, czyli rzeczesna do państw rosyjskojęzycznych. W Rosji byłem tylko 2 tygodnie, także nie podszlifowałem języka, ale teraz może będę miał okazję sobie parę rzeczy przypomnieć. I wszystko wskazuje na to, że trzeba jednak pójść na prawo od tego monumentu, na prawo idąc od twierdzy Brześć, czyli będzie na południe, aby dojść do tych latarni zapalonych przez latarnika i zapewne tam będzie najbardziej atrakcyjna część tej ulicy, a może miasta. A jak dojdziemy, to zobaczymy. Mijałem KFC, tutaj mamy Burger Kinga, także te sieciówki nie wycofały się z Białorusi. Wycofał się McDonald's, ale poradzono sobie z tym. Może uda się, na pewno uda się wam pokazać jak. I jesteśmy. Trzeba poczekać do wieczora na latarnika. I jesteśmy dalej na ulicy Sowieckaja. Zaraz pokażę wam, co tutaj ciekawego znalazłem. Zobaczcie, co tutaj można kupić, jakie pamiątki. Są magnesy. Byłem teraz w banku wymienić dolary, ponieważ można było wymienić tylko dolary albo euro. Za dolara dają 3,27 rubla, co wychodzi na złotówki złote 22 za 1 rubla, czyli lepszy, tak szybko licząc, czyli chyba lepszy kurs niż w Polsce. Płaciłem złoto 36 za rubla. Nie wiem dokładnie jaki w tej chwili, nie sprawdzałem dzisiaj kursu dolara amerykańskiego. Tak czy siak za 50 dolców dostałem 163 ruble. Zaraz zobaczycie jaki znalazłem hotel, ile kosztował i w ogóle jak się tam znalazłem, bo to też jest ciekawa historia. Lecimy. No to jestem już w hotelu. Hotel, od razu wam powiem, kosztował 69 rubli, czyli jakoś na szybko licząc 20 dolców. Nie chcę mi się dokładnie liczyć, napiszę wam to później tutaj i zobaczcie jak wygląda. Jesteśmy teraz w salonie, mamy tutaj taką kanapę, telewizor, naprawdę przyzwoite warunki. Tutaj przechodzimy do łazienki, która jest całkiem spora. Mamy ręczniki, nawet jest suszarka i obracamy się i jesteśmy w takim przedpokoju. Są szafeczki, szafa, półki, lodóweczka,
Także jest miejsce, żeby się wypakować. Ja jestem z małym plecakiem, tak jak tutaj widać. I jest jeszcze sypialnia. Sypialnia wygląda tak. Pojedyncze łóżko. Za 150 rubli był pokój bardziej luksusowy, ale mi w zupełności to wystarczy. Zobaczymy jeszcze, jaki jest widok z okna. Widzimy boisko, bloki dookoła i jestem przy ulicy właśnie Sowieckiej. Właśnie chciałem znaleźć coś blisko, ale w dobrej cenie. I na szczęście się udało. Teraz opowiem Wam, jak się stało, że znalazłem się w tym miejscu. Z początku, jak oglądałem filmy na YouTubie, wszyscy mówili, że hotele są dość drogie. Osoby, które widziałem na YouTubie, znajdowały hotele po 200-300 zł. I wyglądało na to, jakby to było najtańsze, co oni mogli znaleźć. Jeżeli pamiętacie, chwilę wcześniej pokazywałem Wam miejsce właśnie przy ulicy Sowieckiej, gdzie przypuszczam małżeństwo sprzedawało różne pamiątki, między innymi magnesy. Ja po prostu zagadałem do nich, gdzie tu znajdę jakiś tani hotel. No i oni zaczęli od razu googlować, wyszukiwać, dzwonić. Powiedzieli, że jest tani, że jest hostel i że ten hostel będzie za jakieś 20 rubli, ale to było dość daleko, ja chciałem coś bliżej i znaleźli mi to. Także naprawdę jestem pod wrażeniem, jacy tutaj są ludzie mili i pomocni, bo jeszcze mąż tej kobiety zaprowadził mnie tutaj, no nie było daleko, to może było jakieś 300-400 metrów, no 400 bardziej, od miejsca, gdzie oni handlowali, mieli swój stragan, ale on po prostu przyprowadził mnie pod samą recepcję i jeszcze powiedział, że dzwoniliśmy, tu jest ten pan, który chce wynająć pokój. Także naprawdę cały czas jestem pozytywnie zaskakiwany. No dobra, chwilę odpocznę i znowu lecimy na miasto. Dobra, to wychodzimy teraz na korytarz. Zobaczycie, jak to wygląda. Jestem na 5. piętrze. Obiekt jest dość spory. Tutaj mamy mikrofalówkę, wodę, kanapa. Jakieś reklamy. O! Właśnie. Ważna informacja. Trzeba wiedzieć, że na Białorusi nie można latać dronem. Nie można posiadać nawet drona. Nie można nawet posiadać części do budowy drona. Mamy windę. Nie można mieć nic wspólnego z dronami. Ja to w ogóle się bałem wziąć ładowarkę do drona, bo to jest tak, ona może służyć jako taki dobry powerbank, tak? Bo tam mamy trzy baterie dronowe. Jak podłączymy do tego na przykład telefon czy GoPro, to ładujemy sobie tym jak powerbankiem. Lecimy na miasto. Jesteśmy teraz na rogu ulicy Sowieckiej i Mickiewicza i mamy tutaj cerkiew bracką. To jest cerkiew z 1905 roku. Z tego, co googlowałem, to uznałem, że to jest jeden
z ciekawszych obiektów w Brześciu i wygląda na to, że się nie myliłem. Zobaczmy, czy można wejść do środka. Niestety w środku nie można nagrywać. Także obejdę z kamerą tą cerkiew dookoła. Na żywo naprawdę robi wrażenie. Widać, że tutaj te kościoły, te cerkwie żyją. W środku są wierni, cały czas chodzą, wychodzą, wpadają na chwilę pomodlić się. Zapalają świece, co jest taką popularną ofiarą w prawosławiu. I pan tam malował lub poprawiał freski, także wiadomo, im dalej na zachód, tym te miejsca kultu religijnego są bardziej puste, a im dalej na wschód bardziej tętną życiem. Tak to jest. I zobaczcie, sobota po godzinie 16. Tutaj pan maluje fasadę plebanii, nie wiem, czy tak to się nazywa w przypadku cerkwi. Tam w środku maluje freski. Wszędzie ktoś coś robi. Nawet w weekend. I tutaj to wszystko funkcjonuje troszeczkę inaczej niż w Polsce. Bo na przykład bezrobocie na Białorusi jest nielegalne. Bycie bezrobotnym jest nielegalnym, jest za to kara. Płaci się karę za to, jak jest się bezrobotnym. Można chyba maksymalnie być bezrobotnym przez pół roku i po prostu wymyślono taki sposób, żeby trzymać społeczeństwo w ryzach. A co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzu. Wracając teraz do tego wątku, że wschód jest bardziej mistyczny, a zachód bardziej pragmatyczny. Oczywiście to widać, na przykład Kościół katolicki jest taką więcej pośrodku, prawosławie jest bardziej mistyczny. Jest więcej, jeszcze więcej świętych i obrządków związanych z tymi świętymi. Można się zwracać do świętych z pomocą. Każdy jest od jakiegoś konkretnego problemu. Troszeczkę tak jak katolicyzm, który adoptował się w Ameryce Południowej i oni chcieli wpleść, nie chcieli tych swoich szamańskich wierzeń i animistycznych wyzbyć się, tylko wplatali je w religię katolicką, którą im narzucono w Ameryce Południowej. Tak na przykład w Meksyku mamy święto zmarłych, które jest właśnie takim świętem, które jeszcze z poprzedniej religii przedostało się do tego współczesnego meksykańskiego obrządku katolickiego. Ale już wyszedłem trochę daleko z tą dygresją. Wróćmy może do Europy. Jak wiemy, protestantyzm jest taki bardziej, ma takie podejście pragmatyczne, bardziej filozoficzne, bym powiedział. I kiedyś pisałem pracę na temat tego jeszcze w okresie swoich studiów etnologicznych, jak buddyzm adoptuje się w Europie. I jest także na przykład buddyzm tybetański, który jest właśnie bardziej mistyczny, ma w sobie też właśnie elementy tych religii szamańskich w niektórych momentach, które wchłoną, tak jakby adoptując się w Himalajach, w Tybecie, dalej w Mongolii.
i buddyzm tybetański bardziej lepiej adaptuje się na wschodzie Europy, a buddyzm zen, który ma takie bardziej filozoficzne podejście, bardziej adaptuje się na zachodzie Europy. Dlatego tak bardzo lubię podróżować w różne rejony świata i obserwować, jakie są różnice w podejściu do religii, ale także spraw życia codziennego w różnych społecznościach. No dobra, zagadałem się, a chcę wam pokazać miejsce kolejne, więc muszę spojrzeć na mapę. Idziemy teraz w kierunku dworca centralnego w Brześciu. Widzimy duży napis Taksal. Widzimy gwiazdę górującą nad budynkiem dworca. Co ciekawego jest w tym dworcu? Otóż to, że składa się on tak jakby z dwóch części: warszawskiej i moskiewskiej. Wynika to z tego, że w Europie jest inny rozstaw torów kolejowych i te pociągi, które przekraczają granicę w Terespolu, przyjeżdżają z Polski, kończą tutaj swój bieg, a z części moskiewskiej odjeżdżają już dalej pociągi z torami, a powinienem powiedzieć po torach szerokości rosyjskiej i także białoruskiej. Zobaczymy, jak obiekt wygląda w środku. A więc jesteśmy już w środku. Jak widać na tablicy, można dojechać kilka razy dziennie do Mińska. Można pojechać stąd także do Moskwy. Pani, która była stała za kasą, była bardzo wyrozumiała na mój łamany rosyjski i bardzo spokojnie wytłumaczyła, o których godzinach odjeżdżają pociągi. Ja do Mińska chyba nie będę się wybierał. Mówię chyba, bo jeszcze się troszeczkę zastanawiam. Bilety są od 180 do 260 rubli. I tego już nie pytałem, ale gdzieś czytałem, że taka podróż trwa około 3 godzin. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. I oczywiście widzimy sierp i młot, widzimy gwiazdy. Symbolika ta tutaj jest bardzo powszechna, od tędy nie przyjdziemy. I to właśnie z tej strony dworzec prezentuje się najładniej. Po prawo mamy stronę, część moskiewską, a po lewo część warszawską, która prezentuje się nowocześniej. Opuściłem już dworzec. Obok jest też dworzec autobusowy. Dowiedziałem się, że nawet jutro w niedzielę autobus do Terespola jeździ praktycznie co godzinę. Ale co chciałem wam teraz pokazać, jaka to jest ciekawa zabudowa. Zobaczcie, starszy budynek odnowiony, tutaj jeszcze dużo starszy budynek, a tutaj coś takiego. I ja spodziewałem się czegoś takiego, co widzę po lewo, dużo, dużo więcej, bo na przykład jak byłem w Mołdawii, możecie zobaczyć odcinek u mnie też na kanale, w najbiedniejszym mieście Rusęgę. Rozkojarzyłem się, bo jechała policja, a no nie powinno się tego nagrywać. Milicja, dokładnie. Wracając do Mołdawii, to Mołdawia cała jest taka jak ten właśnie budynek po lewo. I tam już jest taka totalna postkomunistyczna egzotyka, co bardzo mi się podoba, jak już wspominałem. A tutaj jest naprawdę dużo, dużo ładniej niż się spodziewałem. Zobaczcie, mamy tutaj taki plac zabaw. Pokazuję wam takie rzeczy zwyczajne, nie tylko te, które nazywane są atrakcjami turystycznymi, ale chcę wam pokazać, i zawsze to było na moim kanale, jeszcze zanim go prowadziłem, to
zawsze interesowało mnie to, jak wygląda naprawdę dany kraj, dany region, a nie miejsce turystyczne. Ale na miejsce takie dość popularne właśnie idziemy. I jest nim plac Lenina. I znajdujemy się już na placu Lenina. Lenin wiecznie żywy, jak to mówią, tutaj na pewno. A na co wskazuje Lenin? Nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś podtekst tutaj, jakiś kontekst. Nie przygotowałem się, ale jeżeli wy wiecie, to dajcie znać. No i oczywiście plac Lenina, który mamy tutaj. Jesteśmy teraz na rogu ulic Puszkina i Karola Marksa. Mamy tutaj restaurację z tradycyjnym białoruskim jedzeniem. Odwiedzimy ją jutro, ponieważ śpieszę się, aby jeszcze zobaczyć, jak latarnik zapala lampy na ulicy Sowieckiej. Ale to jest właśnie to miejsce, które przedstawiali kampermaniacy i naprawdę narobili mi apetytu, także koniecznie będę musiał tutaj jeszcze jutro zajść. A teraz szybko skoczę na jakieś zakupy i pędzę na Sowiecką, może zdążę. Zobaczmy, co mamy tutaj ciekawego. Ja chciałbym na pewno kupić kwas, kupić piwo miejscowe. Ceny alkoholu, piwa. No zdecydowanie tańsze niż w Polsce. Wypadałoby też przywieźć wódkę z Białorusi. Szybki luk, bo naprawdę się śpieszę. Czekolady po 3 zł, po 3 z takim rubla. Ale gdzie jest kwas chlebowy? Chyba będę musiał zaraz zapytać. A nie, a tutaj sobie mamy, to jest ciekawe. Ale. Nie chcę, na razie zmyślać, sprawdzę zaraz. No dobra, szybko i o, to lubię. O, ja w jakiej cenie. Rybne przysmaki, bardzo popularne też na Ukrainie, w Mołdawii. Bierzemy. Ale zobaczcie, masło ponad 4 zł. U nas to już jest nierealne. Ogólnie Białoruś słynie z nabiałów, z twarogów różnego rodzaju. Nie mogę znaleźć tych smakowych. Mleko w worku po 2 zł na nasze. O, są te twarogi, szukałem. Super, jesteśmy w domu. I zobaczcie, Pepsi po półtorej rubla, to już jest niewiarygodne za taką 0,3, no wychodzi 3 ruble za litr. To taki zestawik 7 zł wyjdzie. Nieźle, co? Zbliża się wieczór. I na tym właśnie dyptaku na Sowieckiej pojawia się coraz więcej osób. Kolejna kapela tutaj szykuje się do grania. Tutaj chłopaki walą w duchę i punkty. Ale latarnika nie widać. Rozmawiałem już wcześniej z tym gościem, który pokazał mi hotel, że już ostatni tydzień go nie było, ale miałem nadzieję, że może w sobotę się pojawi. No cóż, nie można mieć wszystkiego i tak jest fajnie. Zobaczcie, jakie zakupy zrobiłem za 30 rubli, czyli 36 zł. Kwas chlebowy litrowy kosztował jakieś 2,50, może 3 ruble. 2 ruble piwo Garaż. Pepsi rubel 50,
kabanosy po 2 ruble, przysmaki rybne po 3 ruble, setka wódki wyszła jakoś 5 zł, chipsy 2 zł. To i to już nie pamiętam, ale wyobraźcie sobie, no za 36 zł takie zakupy w Polsce, wiemy ile byśmy zapłacili za coś takiego. Wiadomo, to jest lokalne i w Polsce kosztowałoby z tego względu, że jest to produkt lokalny jałórski dużo drożej, ale takie przysmaki rybne już nawet w Mołdawii są droższe, nie wspominając o chipsach. Także naprawdę ceny są fajne. Nadszedł czas na kolację. Jestem w drugim miejscu, które było polecane przez Aldonę i Daniela z ekipy Camper Maniak. I oczywiście, jeżeli oni mówią, że tutaj jest smacznie, to ja im wierzę i na pewno tak będzie. Ale oczywiście podzielę się swoją opinią. Zamówiłem już lokalne piwko. Takie piwko kosztuje 6,5 rubla, nazywa się Legenda. A oprócz tego zamówiłem barszcz, no bo oczywiście jestem na Białorusi, to muszę spróbować barszczu. I zapytałem pana, co by polecił takiego lokalnego, i od razu powiedział, że placki. Ja wybrałem placek z kurczakiem, ale zobaczcie, co tutaj jeszcze mamy ciekawego i jakie są ceny. Jako takie miejsce, które wygląda całkiem porządnie i w takim popularnej ulicy, można powiedzieć turystycznej, bo to te miejsce, ja jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, jest to La Cava, znajduje się na Sowieckiej, na tym do ptaków, który już przewija się dzisiaj kilka razy. Także mam nadzieję, że będzie smakowało, ale oczywiście podzielę się zaraz z wami opinią, a teraz mogę spróbować piwa. No wiedziałem, że będzie dobre, ale nie, że aż tak dobre. Nie no, Białoruś to jest po prostu piękny kraj. Pyszne piwo. Miałem wam pokazać ceny wódki, ale już jutro wam pokażę. Spasiba. Spasiba bardzo. Barszczyk już przyszedł, tak się prezentuje. Ja chwilę poczekam, aż ostygnie. Podawany jest z takim pieczywkiem. Ale pan mi przerwał. Dzisiaj jak byłem w sklepie, to jak widzieliście, śpieszyłem się, nie zdążyłem wam wszystkiego nagrać, a ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne. I w tym pośpiechu nie pokazałem wam ceny mocniejszych alkoholi, ale muszę to nadrobić, bo myślę, że zdziwicie się pozytywnie. Powiem wam szczerze, że nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że to jest najpyszniejszy
barszcz czerwony, jaki jadłem w swoim życiu. Tutaj mamy mięso pokrojone w kosteczkę. Ziemniaki. Spasiba. I przyszły już placki z mięsem kurczaka. Też tak pięknie podane. Ale wracając do tego barszczu, no, naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem kuchni białoruskiej już od pierwszego spróbowania. Ja nie chciałbym wypaść jakoś nienaturalnie, ale to są najlepsze placki ziemniaczane, jakie jadłem w swoim życiu. I wiecie, że jestem taką osobą, że nieraz mówicie, marudzisz, bo ja jestem taki, że jak coś mi się nie podoba, to po prostu mówię, że mi się nie podoba, a tutaj wszystko mi się po prostu podoba. I te placki są mega, naprawdę, są zarąbiste. Jestem także głodny, i karczycy zatmienie, i karczycy zatmienie, że w świętej ziemi widzę sny. Witajcie, wstał nowy dzień. Mamy 20 października. Jestem teraz nad rzeką Muchawiec. Ta rzeka wpływa do Bugu. Mamy tutaj taki deptak do pospacerowania, park. I przejdziemy się zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Łabędzie. No tam prawdziwe łabędzie. Zejdziemy tymi schodami. W tym miejscu rzeka Muchawiec ma takie swoje rozlewiska. Jakbyście spojrzeli na mapę, to ona właśnie tak rozlewa się. Ma kilka takich kanałów na wysokości Brześcia. Spokojny niedzielny poranek, ludzie spacerują. Karmią kaczki, łabędzie, gołębie. No i chyba karmienie ptaków jest tutaj popularne, bo widzę, że kolejne osoby przychodzą z chlebami. Byłem teraz w galerii handlowej, nie może tam w środku kamerować. Galeria jest otwarta w niedzielę. Wymieniłem walutę, kupiłem trochę pamiątek na prezenty.
Idę teraz do hotelu przedłużyć dobę. Zostaję jeszcze na jedną noc. Tak mi się spodobało, że nie chcę jeszcze wracać. Tym bardziej, że jadę do Mińska. To chociaż jeszcze sobie będę dłużej w Brześciu. Nie pokazałem wam wcześniej, jak wyglądają ruble. Zostawiam sobie 50 i 20 i monety. 50 wyglądają w ten sposób. Piątki. Ruble. 2, 1. Na rewersach mamy takie w sumie symbol Białorusi chyba, bo to często ten sztandar występuje z gwiazdą, takie stogi siana, to widać na mapach akurat, o, za chwilę może wam pokażę, i kopiejki, ten sam symbol. A ten symbol zaraz wam pokażę, bo przechodzimy do pamiątek, jakie kupiłem. Trzeba coś każdą przymieść. Ja sobie tylko zostawię flagę Białorusi, która wiadomo, tak wygląda. A tutaj mam jeszcze magnesy, które kupiłem wcześniej. I tutaj widzimy właśnie ten symbol godło Białorusi, stogi siana, flagi i oczywiście gwiazda. Tak to wygląda. Dobrze, że przedłużyłem dobę w hotelu, ponieważ dzisiaj na spokojnie pokażę wam to, co chciałem pokazać wam wczoraj, ale tak się śpieszyłem. Jesteśmy już przy placu Lenina, który pokazywałem wam wczoraj. Tutaj jest ta restauracja polecana przez kampermaniaków, którą pokażę wam później, a najpierw wyjdziemy do sklepu na zakupy i teraz na spokojnie będę mógł wam pokazać ceny. A więc mamy to, z czego słynie Białoruś. Są to kwasy chlebowe. Wczoraj właśnie piłem taki kwas, naprawdę był dobry. I te kwasy zaczynają się od 2 rubli, jak widzimy, do 3,29 litr. Płacimy 2,50 rubla Pepsi, a jeżeli chodzi o kolę, to możemy za 4 ruble kupić taką kolę 2-litrową. No i oczywiście wczoraj nie zdążyłem pokazać wam cen alkoholi. Taka setka 3,70, czyli ja przesadziłem wczoraj z ceną, bo ona jest tańsza niż mi się wydawało. Za 10 rubli kupimy 0,3, nie, bo tutaj jest napisane, że litr za dyszkę wychodzi. Sprawdźmy, to tutaj mamy za 12 rubli pół litra, a taka litrowa flaszka kosztuje 24 ruble. Mamy tutaj też piwa. Tutaj są popularne piwa w plastiku. Widzimy, jakie są ceny, ale ja wam pokażę to, które wczoraj kupowałem. Bardzo mi to zasmakowało. Jest to Biały Wilk. I nieświadomie trafiłem, oczywiście jak sama nazwa mówi, że jest to pszeniczniak, a pszeniczniaki ja bardzo lubię. Tutaj mamy jeszcze na przykład garaż 2,60. Mamy przekąski, zobaczcie,
3,60 za takie 35-gramowe opakowanie kalmarów, które są suszone. Za takie większe zapłacimy już 7, a tutaj mamy 70 gram. Oczywiście takie kiełbaski, widzimy ceny. Bardzo popularne są torty na Białorusi. Tutaj widzimy, jak słyszałem, że takim dobrym i praktykowanym zwyczajem jest, że jak idziemy gdzieś w gości, to zabiera się taki torcik i wino musujące. Przechodzimy już do produktów mlecznych. Mamy tutaj mleka w worku. U nas już dawno takich mleka w takiej formie nie pamiętamy. Kupimy już za 1 rubel. I twarogi. Twarogi naprawdę Białoruś słynie z takich twarogów. Są bardzo pyszne. Potwierdzam, wczoraj próbowałem. Możemy je kupić już od 69 kopiejek. I znalazłem biały wilk. Tutaj go widzimy. Pyszny białoruski pszeniczniak za litr 5 rubli i 3,60. Tutaj możemy kupić wiśniowe piwo. Też spróbuję. I tutaj mamy cenę pieczywa, które możemy kupić już za rubel 56, rubel 49. Chleb tostowy, 2 ruble, takie opakowanie bułek, niecałe 2 ruble. Ciemny chleb, rubel 50 także. Jestem już w środku, jest młoda godzina, także restauracja jest pusta. Zobaczcie, jaki tutaj jest fajny wystrój. Tutaj mamy kartę. Karta jest z obrazkami. Ja zamówiłem sobie tą zupę, którą widziałem właśnie na filmie Aldony i Daniela. Jak ją zobaczyłem u nich na filmie, to od razu wiedziałem, że chcę ją skosztować. Zobaczcie, mamy tutaj takie przystawki. Tutaj mamy ceny. To miejsce słynie właśnie z tradycyjnej białoruskiej kuchni. Kolejne przystawki. Tak się prezentują ceny. Ja sobie do tego jeszcze zamówiłem. Tutaj dalej mamy zupy. Zup jest naprawdę tutaj bardzo duży wybór. Oczywiście są też placki, które zaraz zobaczymy. Ja zamówiłem takie danie mięsne posypane serem i do tego kompot. Tutaj mamy desery, już się nie będę upychał, tym bardziej, że jest młoda godzina, ale już nie mogłem się doczekać przejścia do tego miejsca. Zobaczymy, co przyniosą, na pewno będzie smacznie. Zobaczcie, jaki mamy tutaj piękny wystrój, wskazujący oczywiście na to, że jest tutaj lokalna białoruska kuchnia. I przyszły już moje dania. Tak się prezentują. No to zaczynamy degustację. Wychodzi na to, że to jest taki kotlet porany serem, ale też widzę grzybki.
taki nasz schabowy, na bogato można powiedzieć, pyszne. Mamy kotlet wieprzowy, ser. Tak to się prezentuje. Znika bardzo szybko, ale jeszcze zdążę Wam pokazać, że oprócz tych chyba pieczarek i sera, mamy tutaj jeszcze szynkę. Taką naprawdę jest przepyszne. Nadszedł czas na zupę. Myślałem, że da się zajrzeć. O, da się. Gęsta. No to taki, powiedzmy, wiejski garnek. Jak u mnie, z ogniska. Na pewno będzie pyszny. Widzę, że mamy tutaj białą kiełbasę. Jest też marchewka. I ziemniaki, tak drobno pokrojone. Na pewno jest tutaj śmietana, bo ma takie białe zabarwienie to wszystko. Bardzo dobre. A to, co było u góry, przypomina ciasto francuskie. Dobra. Nie nagrywam już, jem, bo jestem głodny. Zresztą tak bardzo to mi smakuje, że zaraz to zniknie. Także opuszczam już restaurację z Faiki. Wszystko było smaczne. Za to, co widzieliście, zapłaciłem 43 ruble. I oczywiście polecam. Lecimy dalej. Wyruszyłem trochę dalej od tej części, że tak powiem, reprezentatywnej, turystycznej. Tutaj mamy takie w miarę nowe bloki. I tutaj zaczyna się taka zabudowa różna, mieszana bym powiedział. Domki jednorodzinne, ale też bloki. Tam widzimy dalej też takie Leningrady. I jadąc tutaj słyszałem, że część Brześcia to jest nie tylko to, co Wam pokazałem, a drewniane domy. I chciałbym tam trafić, ale nie wiem, czy to po prostu znajdę, ponieważ googlowałem w internecie i nie znalazłem nic na ten temat. Wszystkie informacje, jakie są, to bardziej a propos tych atrakcji turystycznych, że się tak wyrażę, tych bardziej reprezentatywnych. No ale tak czy siak spaceruję sobie jedną z głównych ulic i to jest, o ile się nie mylę, ulica Moskiewska. Chyba najdłuższa ulica, a na pewno jedna z dłuższych w Brześciu. Widzimy trolejbusy. O, tutaj mamy taki jeden właśnie z drewnianych domów. Ale jak zbliżałem się do granicy z Białorusią, to na Podlasiu po stronie polskiej też jest trochę takich drewnianych domów. Dużo też widziałem nieruchomości na sprzedaż. I te drewniane domy były często też opuszczone. Mamy kolejne, czyli faktycznie coś w tym jest, co
ale mówił mi człowiek, którego spotkałem przekraczający granicę, no to właśnie może wejdźmy sobie w taką typową uliczkę poza centrum. I faktycznie widzimy kolejne drewniane domy. Oczywiście widać, że są zamieszkane. Widzę w ogóle, wszedłem w taką dzielnicę domków, na to wygląda. Ale chciałem przejść się po Brześciu, trochę dalej od centrum, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i widać, że Brześć się zmienia, bo tutaj mamy te osiedle domków, gdzie widzieliśmy też drewniane domy. Tutaj mamy takie jeszcze i widać, że Brześć się zmienia, bo tutaj mamy osiedle takich domków, gdzie widzieliśmy te drewniane domki, także tutaj mamy takie stare budownictwo. A to już nowy chodnik i nowe, chciałem powiedzieć, osiedle, ale na razie stoi jeden blok. Czyli takie troszeczkę miasto kontrastów. Nie wiem, jak wygląda. Wyglądają mniejsze miasta, jak wyglądają wsie. Mogę tylko się domyślać, albo gdzieś tam widziałem. Ale Brześć naprawdę widać. Widać w nim dużo nowych budynków. Widać, że są tutaj inwestowane pieniądze. A zobaczcie, co tutaj mamy. To chyba pomalowane podkładem albo raptorem. Wołga. I tutaj będzie Łada. Ale tych starych samochodów spodziewałem się więcej na ulicach. Może więcej zobaczyło mi się, gdyby wyjechało się z Brześcia. Oczywiście to nie jest tak, że nie można ich spotkać, takich starych Ład jeżdżących na ulicach, ale nie ma tego dużo. I próbuję teraz się przedostać znowu nad rzekę Muchawiec, przechodząc przez takie osiedle. A w sumie możemy z ciekawości zerknąć, czy są specyficzne domofony, jak tego typu. Chciałem powiedzieć, jak ten w Mołdawii, trochę inne, ale nie, jest ten system. Ten system bardzo popularny u nas on stał się popularny dość dawno, ten kluczyk magnetyczny, a w Rosji, w Mołdawii, w Ukrainie, pewnie tutaj to było takie dość dawno znane. Ja lubię takie ciekawostki odnośnie życia codziennego. Tutaj mamy jakiś remont. A zaraz dostaniemy się na rzekę, a przy okazji trochę pozwiedzamy. Widzę, że tu jest popularne, tak jak w wielu wspomnianych przed chwilą krajach, że gaz idzie na zewnątrz. Ciekawe to jest, nie wiem, czy widzicie. Tutaj. A zabaw.
O, bisletka. Balkony takie typowe do tego typu budowlanki, że się tak wyrażę, i dalej ten gaz idzie górą, idzie, przechodzi nawet, widzę te, przez balkony. Dobra, lecimy dalej, bo trzeba dotrzeć nad rzekę. I tutaj właśnie stoi taka fajna łada. A tutaj właśnie widzimy, nawet mamy taki zawór od tego gazu. I widać, że ludzie, tak jak u nas też, dbają o takie właśnie ogródki przy blokach. Pamiętam, moja babcia świętej pamięci przed blokiem miała taki ogródek. W Brześciu mamy taką plażę. Właśnie w takim miejscu, gdzie Muchawiec rozlewa się tak szerzej. Jest piasek. W sezonie jakaś budka. Pewnie z jedzeniem albo lodami. Przebieralnie. Leżaczki takie drewniane. Nawet poręcze do ćwiczeń. A po drugiej stronie tego mostu znajduje się park, do którego też zaraz zajdziemy. Woda wydaje się być czysta. Jak ja to mówię, czysta, przynajmniej jest przejrzysta. Lilie wodne. Szybko robi się głęboko. Ciekawe, czy kąpią się tutaj ludzie? Pewnie tak. W sezonie letnim. Kolejną ładę mijamy. Widzimy, że jest naprawdę zadbana. Jesteśmy już w parku. Widzimy, że są budki tutaj z lodami. Tam jakaś budka z kawą. Jesienny klimat w końcu, koniec października. I tutaj Muchawiec znowu robi się szerszy. Most jest oczywiście w tym miejscu, gdzie jest węższy. Jak już wspominałem, na wysokości Brześcia ten Muchawiec rozlewa się troszeczkę. No, a później wpada do Bugu. Docieramy do miejsca, w którym byłem rano, tylko widzimy, że jest więcej spacerowiczów. Są atrakcje dla dzieci, tutaj można pojeździć takimi samochodzikami. Tutaj sprzedają jakieś smakołyki. Są wędkarze, wędkarze są także na łódkach. Niedzielne popołudnie w Brześciu. Zobaczcie, jaką fantę tutaj znalazłem. Winogronowa. Zobaczymy, jak będzie smakować. Zobaczcie, jakie znalazłem piwa Garaż. Grapefruit i winogronowe. Wersja hardcore, 6%. Fanta była dobra. O, smak po prostu winogronowy. Coś mi to przypominało, ale nie mogę sobie przypomnieć co. A teraz czas skosztować piwka. Poznajemy nowe smaki. Alkoholowe. No to opuszczam hotel. Czas wracać do Polski. Ciekawe, czy mnie wypuszczą. Stał
nowy dzień, 21 października. Stał nowy dzionek, 21 października. Ja kieruję się już na dworzec autobusowy, który znajduje się przy dworcu kolejowym. I zobaczymy, jak będzie z przekroczeniem granicy, czy będzie duża kolejka i ogólnie jak to będzie wyglądało. W razie co, muszę kupić coś do jedzenia na drogę, coś tam mi zostało, ale bym musiał jeszcze dokupić, bo nie wiadomo, ile spędzę tam czasu. To wygląda w ten sposób, że autobus, który odjeżdżał z Brześcia, nie chciał mnie zabrać, ponieważ jechał do Warszawy. Następny był dopiero o 16, a więc dostałem się taksówką na granicę. Przeszedłem na sam przód kolejki i wsiadłem do pierwszego autobusu, który jedzie do Terespola. Bilet tutaj jest trochę droższy niż tam na miejscu, bo tam był za 36, a tutaj już za 50 rubli białoruskich. No to czekamy w kolejce. Jestem na miejscu. 6,5 godziny trwało przekraczanie granicy. Czyli bardzo szybko, bo często jest to dużo, trwa to dużo dłużej. Oczywiście mówię o samym przekraczaniu granicy, nie licząc kolejki do granicy, ponieważ tą kolejkę ominąłem. Jednak z dworca autobusowego pojechałem taksówką, ponieważ akurat nie było na ten moment żadnego autobusu, trzeba było czekać 4 godziny. Ja nie chciałem czekać i bardzo dobrze zrobiłem, ponieważ jak dojechałem taksówką na granicę, to po prostu przeszedłem przez całą kolejkę na sam początek i wsiadłem do pierwszego autobusu, który był przy samej granicy. Zapłaciłem 60 zł, może było to zapłacić właśnie w złotówkach 60 zł, albo można było to zapłacić 50 rubli, czyli troszeczkę chyba drożej, ale szybciej. Jeszcze nie uciekajcie, ponieważ za chwilę usłyszycie podsumowanie, no bo z wiadomych przyczyn nie mogłem wszystkiego mówić wprost, będąc po stronie białoruskiej. Mimo że Białoruś bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła gościnnymi i miłymi mieszkańcami, porządkiem i czystością ulic, pyszną kuchnią oraz pięknymi zabytkami, miałem cały czas z tyłu głowy, gdzie się znajduję. Wystarczyło włączyć wiadomości, aby dowiedzieć się o kolejnych sukcesach bohaterskich rosyjskich żołnierzy walczących na froncie w Ukrainie. Dużo czasu poświęcono aktualnemu szczytowi państw BRICS z Władimirem Władimirowiczem Putinem na czele. W Białorusi do dziś funkcjonuje kara śmierci, a co do ciekawostek prawnych, jakiś czas temu zakazane zostało klaskanie. Taki dekret wydał rządzący od 1994 roku prezydent Aleksandr Łukaszenka. Po tym, jak protestujący Białorusini w taki sposób okazywali swój sprzeciw wobec jego władzy po kolejnych wygranych wyborach. Opuszczając Białoruś, pożegnały mnie billboardy informujące o sytuacji w Polsce według białoruskich władz. Każdy zaczynał się od słów: opuszczasz Białoruś. Zdjęcie polskiego czołgu, a pod nim opis: wjeżdżasz do kraju, w którym po polach zamiast traktorów jeżdżą czołgi. Kolejne przedstawiały zdjęcia z protestów rolników, bitych manifestantów oraz niszczonego środowiska, opatrzone stosownym opisem. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Nie zapomnij też o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!